Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat kolejnego spotkania się z Panem Jezusem Chrystusem. Tym razem to spotkanie jest opisane jako spotkanie teściowej Piotra, teściowej Kefasa, teściowej Szymona Piotra, zwanego Kefasem, teściowej tego, którego już poznaliśmy jako kamyk we wcześniejszym naszym rozważaniu. I to spotkanie jest opisane w Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, 29 do 31 wersetu. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją, i opuściła ją gorączka i usługiwała im. Widzimy wyraźnie, że jest tutaj spotkanie z Panem Jezusem teściowej Piotra. Jeśli chcielibyśmy nadać jakiś tytuł temu, to można powiedzieć, że teściowa została po to uzdrowiona, żeby móc wykonywać swoją służbę dla Boga. I też tak jest, kiedy nas Bóg dotyka, to wtedy nagle możemy używać swoich zdolności otrzymanych przez Boga, otrzymanych od Boga, przepraszam, nie przez Boga, tylko przekazanych nam przez Boga, a otrzymanych od Boga, żeby służyć Bogu. Możemy tych zdolności używać, żeby Bogu służyć. Prawdą jest, że relacje między teściami a zięciami czy synowymi nie zawsze są łatwe. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice zaakceptowali przekaz, który widzimy tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. To jest opisane w pierwszej Mojżeszowej 2:24. Czyli musi być opuszczenie. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Dlatego opuści mężczyzna ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Oznacza to, że związek małżeński jest o wiele ważniejszy i bardziej ścisły niż związek, jaki istnieje pomiędzy dziećmi i rodzicami. Z tego powodu rodzice muszą pozwolić swoim dzieciom odejść, nie starając się ich zatrzymać. Z drugiej zaś strony zięć czy synowa powinni mieć to na względzie, że związki rodzinne pomiędzy rodzicami a dziećmi nadal trwają. Dlatego ważne jest, aby dzielić z rodzicami swojego współmałżonka życiowe radości i troski swojego małżeństwa i rodziny, choć oczywiście bez wtrącania się tychże. Prorok Micheasz ostrzega synowe, aby nigdy nie buntowały się przeciwko swoim teściowym. I to widzimy w Micheasza, 7:6. Wprost przeciwnym przykładem jest Noemi i Rut. Rut kochała swoją teściową, a Noemi szanowała swoją synową. Noemi pomagała Rut odnaleźć się w nowej sytuacji, a Rut nie broniła zazdrośnie swoich praw, ale pozostawiła swojego małego syna Obeda troskliwej opiece Noemi. Z naszej historii, tutaj, gdy widzimy spotkanie Pana Jezusa z teściową tego, który ma na imię kamyk, czyli Piotra Szymona. Z naszej historii dowiadujemy się, że apostoł Piotr był żonaty. Żonaty Piotr. Paweł, apostoł, potwierdza ten fakt
że Piotr był żonaty i dodaje, że Piotr zabierał swoją żonę, wyruszając w podróż w służbie dla Pana. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 5 werset. Piotr nie wspomina o tym w sposób bezpośredni, być może jednak to właśnie ją miał na myśli, pisząc o wybranych z Babilonu, o czym możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra, pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 13 werset. Z przebiegu tego spotkania, które tu widzimy, Pana Jezusa z teściową Piotra, możemy się nauczyć jeszcze jednej rzeczy. Pan Jezus Chrystus szczególnie interesuje się trudnościami występującymi w rodzinach osób wierzących, które usilnie pragną Go naśladować i Mu służyć. Silna gorączka teściowej Piotra obrazuje trudne sytuacje, które spotykają wierzących podczas ich życia tutaj na tej ziemi. Słabość ciała lub duszy może doprowadzić niemalże do śmierci. Efektem tego jest niepokój i bezsilność. Nierzadko jest też tak, jak w domu Szymona. Jest wiele obowiązków, a wtedy każda możliwość pomocy jest potrzebna. Jednak Pan Jezus Chrystus, ten wielki lekarz, był już w domu. I zaraz powiedziano mu o niej. Pełna zaufania modlitwa jest zawsze najlepszą receptą. Żadna sytuacja nie jest dla Pana Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza, zbyt ciężka. I czytamy, że i przystąpił, i ujął ją za rękę. W jego obecności, gdy przystąpił i ujął ją za rękę, sytuacja się uspokoiła. Pan Jezus Chrystus, nasz Pan, zaczął działać i uwolnił tę kobietę od jej cierpień. Potem dał jej siłę, aby mogła usługiwać. O tym czytamy w Mateusza, rozdział 8, werset 11. W taki przeciwstawny sposób Pan Jezus Chrystus, taki właśnie sposób Pan Jezus Chrystus działa bardzo często. Zabiera to, co nas obciąża i czyni nas zdolnymi, aby dalej wypełniać leżące przed nami zadania. Tego możemy się nauczyć z tej krótkiej historii, gdy Pan Jezus Chrystus jest pomocą dla każdego, kto tego potrzebuje. Należy mieć to na względzie, aby wołać do Niego, aby rozmawiać z Panem Jezusem, aby każdego razu, gdy chcemy być blisko Pana Jezusa, ale też gdy nie chcemy, to się do Niego zbliżać i być w społeczności z Nim. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi. Z Bogiem.